No i w końcu doczekaliśmy się premiery FIFA 21 w Polsce. Jak ona fantastycznie, pachnie. Serwery jej są już gotowe, by przyjąć nowych graczy, a widełki na kartach w końcu zostały nadane z rozumem i godnością człowieka, by każdy mógł bez problemu znaleźć na rynku swojego ulubionego zawodnika. Za to gameplay to czysta poezja. Piłkarze obdarzeni nowym driblingiem są już gotowi, by rywalizować z bramkarzami nie popełniającymi idiotycznych błędów wewnątrz pola karnego, ale także poza nim, bowiem od teraz świetnie radzą sobie oni przed szesnastką i chociażby bezbłędnie dochodzą do podań prostopadłych. A te umiejętności są przecież ważne przy nieomylnie grających napastnikach. Za to grafika to miód na nasze oczy. Realistyczne odcienie zieleni pięknie kontrastują z żywymi kolorami strojów, a najlepsze kluby jak Leeds United w końcu doczekały się własnych stadionów. Oczywiście wschodzące gwiazdy, tak jak Greenwood, mogą cieszyć się od teraz odwzorowanymi facjatami i wyglądają niemalże jak w rzeczywistości. No a co najważniejsze, gra nareszcie uwolniła się od dziwnych błędów, a bramkarze w ekstraklasie doczekali się odwzorowanych strojów. No a w sumie po co to komu? Za to pierwsze trykoty zostały dokładnie odwzorowane i takim sposobem chociażby Wisła Płock sponsorowana jest przez miasto Gliwice. W każdym razie nie wiem jak wy, ale ja już pędzę grać FIFA 21 w strojach naszej reprezentacji, by dumnie prezentować rywalom godło Polski na piersiach moich zawodników. No żeż kur... Żarty żartami, ale muszę przyznać, że chociaż uważam, iż wiara w zabobony to oznaka zacofania intelektualnego, przez tych kilka lat znalazłem pewną wyrocznię, która już przed premierą gry jest w stanie wykazać, czy przy danym tytule FIFA będziemy się dobrze bawić, czy też nie, a co za tym idzie, czy będziemy ją dobrze wspominać, czy też nie. Sprawa jest banalnie prosta. Otóż, gdzieś od 8 lat mamy z Maćkiem taką tradycję, że zawsze na samym starcie gry, jako jeden z pierwszych, odpalamy mecz zwykłymi drużynami, grając Beniaminkami Premier League. I proszę sobie wyobrazić, że to jak przebiega ten mecz zawsze jest wyznacznikiem tego, jak przebiegać będzie cały rok z daną FIFA. To znaczy, im bardziej on jest porypany i im więcej bramek w nim pada, tym FIFA będzie lepsza. Na przykład w FIFA 18 ten powitalny pojedynek zakończył się wynikiem 7-7 i jak wiemy, teraz jest to całkiem dobrze wspominana gra. A z kolei w FIFA 20 wygrałem raptem 1-0 i to po jakimś wylewie oraz rzucie karnym, a tak poza tym padły w tym spotkaniu łącznie ze 2 strzały, no i co za tym idzie, widzieliśmy jaka była FIFA 20. Chodzi o to, że jak się tak siądzie do gry, nie wiedząc do końca co w niej działa i chce się tak po prostu zagrać dla zabawy, to jeśli FIFA jest udana, to faktycznie już od początku da się przy niej bawić, no i to nawet klubami, które mają 3,5 gwiazdki. Ta zasada sprawdza się u nas od 8 lat i dlatego dzisiaj pragnę zaprezentować wam nasz startowy mecz, rozegrany już tydzień temu, bowiem był to także mój pierwszy mecz online w pełnej wersji FIFA 21. No a z kolei Maciek zagrał przed nim raptem 5 spotkań kwalifikacyjnych w Division Rivals. Ustaliliśmy, że Leeds United jest zbyt mocne, więc Maciek wybrał West Bromwich Albion i mi zostało Fulham. No i tak wygląda sytuacja. Oczywiście ja to nagrywałem bez komentarza, siedzieliśmy z Maćkiem na Skype'ie jak co roku i bawiliśmy się tą grą i przede wszystkim to co pierwsze rzuca się w oczy, brzydszej grafiki na start FIFA 21 chyba nie mogło nam odpalić, no bo od tego co tutaj widzimy do pełnej szarości jest już naprawdę niewielki kroczek. W każdym razie, klasycznie dla nowej FIFA zacząłem mecz ustawieniem 4-1-2-1-2, ale ono nie spisywało się zbyt dobrze, gdyż Maciek już na samym starcie dość łatwo penetrował moje pole karne, a ja nawet jeśli wchodziłem w jego szesnastkę, nie byłem pewien jak mam zachowywać się podczas walki fizycznej, przez co te walki przegrywałem. Minuta 26 to moja pierwsza solidna penetracja pola karnego i strzał, który jak widać został łatwo wybity przez obrońcę. Natomiast to jest już kolejna istotna dla tego meczu sytuacja, w której wychyliłem drążek do góry i nie wiem dlaczego ten bramkarz odwrócił się w stronę napastnika, no ale jak widać odwrócił się i stał się wylew. W tej akcji
reakcji wypowiedziałem wszystkie wulgarne słowa, jakie znałem, na H, K, na P i tak dalej. No ale co ważne, zgodnie z naszymi założeniami zaczęło się coś dziać, zaczęły padać bramki, a to mimo wszystko jest jakiś dobry zwiastun dla 21. W kolejnych akcjach znowu miałem problem z penetracją pola karnego, a także nawet z wykonaniem zwykłego dośrodkowania, to znaczy widać, że to jest faktycznie mój pierwszy mecz w tej grze, a więc w przerwie postanowiłem coś zmienić, uznałem, że formacja 4-1-2-1-2 to chyba nie jest już najlepszy wybór i od teraz postawiłem na ustawienie 4-2-3-1, które nie od razu zaczęło przynosić efekty, ale po chwili się rozegrałem, Kebano spenetrował pole karne i mamy remis 1-1, więc dzieje się coraz więcej, FIFA 21 jest fantastyczna. Następna ciekawa sytuacja to moja penetracja i dwa strzały z bardzo bliskiej odległości, które zostały zablokowane w ten sam sposób, no jak widać, te bloki faktycznie mogą robić robotę w tym roku. Swoje szanse miał też Maciek, lecz zmiana ustawienia na 4-2-3-1 zdecydowanie sprawiła, że to moje Fulham przejęło kontrolę nad meczem, aż do momentu, w którym Hector otrzymał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną, więc nie skomentuję tego, bo nie do końca wiem, co tu się wydarzyło. Niestety dla przyszłości tej gry Maciek nie wykorzystał swojego rzutu wolnego, ale za to ja, grając w 10, w samej końcówce meczu przeprowadziłem fantastyczną kontrę i także jej nie wykorzystałem. Ostatecznie nasz pierwszy proroczy pojedynek kończy się wynikiem 1-1, więc mieliśmy bramki po obu stronach, mieliśmy wylewy, mieliśmy czerwoną kartkę, trochę się tutaj działo, na pewno było to ciekawsze pierwsze wrażenie z pełnej wersji gry niż przy obcowaniu z FIFA 20, ale czy ten mecz może być zapowiedzią udanego roku z 21, nie jestem przekonany. Myślę, że będzie lepiej niż w tej przed chwilą wspomnianej 20, ale mimo wszystko gorzej i nudniej niż w takiej 18. W każdym razie, w dniu premiery ja życzę Wam dobrej zabawy i miejmy nadzieję, że jakoś to się uda. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!